Miło Cię poznać. Miło Cię poznać. Dobrze się nie widzieliśmy, coś tam. No. Słuchaj. Bo każdy, kto ogląda to wideo, wie, kim jesteś. Ja też się dowiem w końcu. No, oby samych dobrych rzeczy. Oby. A powiedz, jak to się zaczęło? Skąd się wziąłeś tu, gdzie jesteś? Dlaczego robisz to, co robisz? Ej, to było dawno i nieprawda. Nie wiem, w sumie zacząłem jakieś ponad 7 lat temu. Pierwsze kroki, w sumie nawet mogę powiedzieć wcześniej, bo zacząłem w liceum. Zamiast godziny WF-u miałem godzinę tańca towarzyskiego. Raz w tygodniu jedna godzina tańca towarzyskiego przez 2 lata. W sumie tak jakoś spodobało mi się to. Powoli coraz więcej w sumie próbowałem tańczyć. Później przyjechałem na studia do Wrocławia i pewnego dnia koleżanka wysłała mi ogłoszenie, że szukają facetów do grupy tanecznej salsowej. Okej, a znałeś wtedy salsę? Widziałeś, co to jest? Widziałem kiedyś chyba krok podstawowy i tyle. No i pojechałem, mówię, dobra, sprawdzę. Mówię, napisałem tam jakieś zgłoszenie i pojechałem na, jakby to nazwać, przesłuchanie. Byłem sam, ale to jedna sprawa. No i w sumie posiedziałem, pogadałem, zatańczyłem z prowadzącą tą grupę Basią, Barbara Karpińska. Pamiętam oczywiście. teraz już Radomska. No i tak w sumie zostałem. Tam poznałem pierwsze kroki salsy, później trochę podstawowego baciaty. Pierwszy układ był bardzo skomplikowany. Pamiętam, do tej pory mieliśmy krok podstawowy w lewo, po skosie, w lewo, w prawo i tak dalej, jakieś po kółku. Później 3 figury w parze, jakieś obroty, naskok na biodro, zakończenie. Naprawdę widowiskowe figury. Do tej pory pamiętam. No i później jakoś, nie pamiętam, marzec, około marca to się zaczęło. W czerwcu po wtorkowym treningu poszliśmy w parę osób do Casa de la Musica. To było 6,5 roku temu. Poszliśmy do Casa de la Musica. No i tak w sumie posiedzieliśmy chyba do 4-5 rano. I stwierdziłem, że w sumie fajnie. Poznałem tam jakieś kroki, trochę potańczyłem. Mówię, dobra. To była w sumie moja pierwsza styczność z taką improwizacją taneczną. Zgadaliśmy się znowu w parę osób, poszliśmy w środę, później w czwartek, później w piątek, sobotę, niedzielę, w poniedziałek, w wtorek, środek i tak dalej. I tak minął 6 rok. Znaczy może nie tak, ale w sumie pierwsze 2 miesiące byłem na imprezach codziennie, może bez 2-3 dni. Po 2 tygodniach nawet mówię, tańczyłem i sam po sobie zobaczyłem, że robię już naprawdę spore postępy, no bo nawet sam krok podstawowy zupełnie inaczej już zaczął wyglądać. Więc stwierdziłem, że w sumie skoro tak to ma wyglądać, zaczyna coraz lepiej może tak wyglądać. Już po 2 tygodniach. Po 2 tygodniach, więc stwierdziłem, że zacznę sobie z koleżanką ćwiczyć. I tak ćwiczyliśmy 2-3 razy w tygodniu, po 2 godzinki powiedzmy. I w sumie też po tych 2-3 tygodniach Ricardo Recanatis, Fly Dance Academy, spytał się, czy nie chcemy wziąć udziału w konkursie Baciata Stars Polska. I zadzwonił się do Doroty. Nie, to było dużo wcześniej. To był 2011 rok. Wtedy tańczyłem jakieś 3 miesiące. No i się spytał, czy nie chcemy wziąć udziału. Mówię, kurde, tańczę 3-4 miesiące. Mówię, dobra, poćwiczymy z koleżanką, coś spróbujemy, nie? No i w sumie wtedy były jeszcze takie preeliminacje, że w różnych miastach, w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu i tak dalej, były eliminacje i tam 3 pary przechodziły do finału z każdego miasta. No i w sumie udało mi się dostać z Wrocławia do finału, było chyba 12 par, czy coś w tym stylu, teraz nie pamiętam dokładnie. I w sumie udało nam się dotrzeć do 1/6. Tam było wtedy parę etapów. Najpierw tańczyli wszyscy, później po 3 pary powiedzmy, no i później wiadomo, finał i tak dalej, więc zupełnie troszeczkę inaczej wyglądały, zupełnie inaczej wyglądały reguły. No ale mówię, po tańczeniu 3-4 miesiące udało mi się dotrzeć do 1/6 w Polsce, więc stwierdziłem, że postanowiłem sobie, że tak, że za rok wygram. No i tak w sumie się stało, tylko rok później wystartowałem też z inną koleżanką, Ula Szarek, pozdrawiam. Cześć. Tak, i w sumie tańczyliśmy, ćwiczyliśmy tam 2 miesiące chyba przed konkursem, trochę poćwiczyliśmy, wtedy można było też układ robić w finale, więc zatańczyliśmy układ, no i wyszło tak, że udało nam się wygrać. To był w sumie rok 2012. Czyli tak, po 4 miesiącach pierwszy udział w Baciata Stars Poland i dostałeś się do finału. Zaiste. Znaczy do finału, 1/6 może. Czyli to kwestia wrodzonych zdolności czy ciężkiej pracy? Znaczy, wydaje mi się, że ciężka praca plus jakieś tam może zdolności też wchodzą w grę. Czyli podsumowując, jak długo tańczysz baciatę? Teraz jest jakieś 6,5 roku. Nadal tak dużo trenujesz? Jak często trenujesz? W sumie zależy. Teraz
troszeczkę się obijamy, ale zależy, czy mamy jakiś projekt do zrobienia, czy mamy układ do zrobienia, tak, czy różne inne rzeczy. Czasem jest więcej, czasem mniej, ale bywa, że czasem w tygodniu nic, no, oprócz zajęć oczywiście nic, ale no, czasem bywa, że codziennie po 3-4 godziny, więc ciężko powiedzieć. To jest właśnie... Myślę, że każdy jest tego ciekaw, bo jak Cię spotyka, to albo Cię spotyka na zajęciach, albo Cię spotyka na jakichś na festiwalu. I pewnie myśli sobie, że to trochę jest tak jak z aktorem, tak? Że aktor, to jego praca polega na tym, że przez te 30 minut nagrywa jakiś odcinek i koniec, kropka. Dużo się trzeba szykować, chodzić na siłownię, rozciągać, nie wiem, co robisz? Znaczy ostatnio staram się chodzić regularnie na siłownię. Teraz mam nadzieję, że będzie dobrze, jak 4 razy w tygodniu. No bo rozciąganie akurat zostawiam Dorocie. Chociaż nie powiem, sam też się kiedyś rozciągałem, całkiem nieźle mi to szło. No ale ogólnie trzeba po prostu ćwiczyć, no, jakby nie patrzeć.